Słyszymy i czytamy w dalszym ciągu list do Hebrajczyków. Wspomniałem o tych trzech naprzemiennie pojawiających się tematach, jak kapłaństwo, jak ofiara, jak eschatologia. Ale także trzeba powiedzieć, że w tym liście do Hebrajczyków w tle cały czas jest myślenie o świątyni. Trudno sobie wyobrazić teologię kapłaństwa Jezusa bez odwoływania się do instytucji kapłaństwa i do instytucji świątyni. W całym tym liście obok zwyczajnych ofiar, które składają kapłani, przede wszystkim jest jakby celebrowane Jom Kippur, czyli Wielki Dzień Pojednania. Raz po raz pojawiają się aluzje do pewnych elementów tego święta, w którym to poszczono, w którym także była przejmująca cisza w Jerozolimie, trwa do dzisiaj także w tym dniu. I kiedy to ma miejsce? Najpierw przyprowadzenie do arcykapłana dwóch kozłów. Wkłada się na nie ręce, na szczana tego, który będzie za chwilę wypędzony na pustynię i będzie strącony, żeby skręcił kark i żeby w ten sposób zginął. Zanim go wypędzi się, arcykapłan wypowiada wszystkie grzechy z całego roku, całe grzechy całego Izraela. Wypowiada w przekonaniu, że one odejdą. To jest jeszcze ślad myślenia magicznego, kiedy to można było przyczepić do zwierzęcia zło, przekleństwo, wypędzić i powinno było odstąpić od człowieka. Ważniejsze jest jednak to, i tutaj tak naprawdę wierzą Izraelici, że kiedy się składa ofiary, to wtedy rzeczywiście Bóg wspomni na tą ofiarę i odpuszcza te grzechy z całego roku. Ten wypędzany kozioł, kozioł ofiarny, jest symbolem tego, że grzechy odchodzą. I z krwią z ofiar arcykapłan wchodzi do przybytku. Wchodzi najpierw do miejsca świętego, później do najświętszego. Schrapia to miejsce i trwa przed Bogiem. I wszyscy czekają, kiedy wyjdzie, ażeby pobłogosławić lud oczyszczony z grzechów na cały nowy rok. Dziś jest tylko wspomniany jeden moment. Mianowicie, że Jezus przechodzi przez zasłonę. Tą zasłoną tak naprawdę jest Jego ciało, przez które przyszedł na świat, przez które mógł umrzeć, w którym zmartwychwstałym jest, w stanie zmartwychwstałym i wstawia się za nami u Ojca. Ta zasłona to była duma całego Izraela. Ona była z daleka widoczna. Ona zasłaniała wejście do miejsca świętego, a miejsca najświętszego nikt nie oglądał, tylko arcykapłan i to raz do roku. Ta zasłona spłonęła, kiedy w 70 roku paliła się świątynia. Z tego, co możemy wnioskować, ocalał prawdopodobnie tylko świecznik siedmioramienny, bo widzimy go na łuku Tytusa. Ten łuk powstał wtedy, kiedy triumfalnie pokonanych Żydów pędzono przez Rzym, zabito na końcu przywódców i jeden z żołnierzy trzyma właśnie świecznik siedmioramienny ze świątyni. Dzięki temu wiemy, jak ten świecznik wyglądał. Tekst, który nawiązuje do tego wydarzenia, brzmi tak. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, niebiosa są tą zasłoną, przez którą przeszedł zmartwychwstały. Jezus, Syn, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. To jest drugi tekst, który mówi o miłosiernym arcykapłanie Jezusie. Jest bardzo ważna rzecz,
że ukazane jest to miłosierdzie kapłana, arcykapłana Jezusa Chrystusa teraz, w tym stanie, jakim jest u Ojca, a zarazem to Jego miłosierdzie jest ubogacone przez to, że był doświadczony jak człowiek we wszystkim, łącznie z pokusą, ale nie grzechem. I autor tego listu mówi, że możemy wzywać Jego miłosierdzia i pomocy i trwać w ten sposób w wierze, zanim upadniemy. Że to miłosierdzie już jest poprzedzające grzech, ażeby nam pomóc, ażeby się uchwycić tej pomocy, której udziela nam Chrystus, arcykapłan, zanim upadniemy i abyśmy nie upadli. O takim wymiarze miłosierdzia Boga czy Chrystusa nie znajdziemy nigdzie. To jest tylko w tym miejscu listu do Hebrajczyków. Wspomnijmy, ilekroć będziemy mieć pokusy, trudności, że Chrystus, który przeszedł także przez wszystko, co ludzkie, łącznie z pokusą, ale jej nie uległ, chce także nas wesprzeć w swoim miłosierdziu, abyśmy także nie upadli. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.